Dobra, włączyłem OBS-a. Możesz przestać mnie bić? Walczyć ze mną? My jesteśmy współpracownikami na służbie w tym momencie. Panie policjancie? Bo ja powiem wszystko i pan zostaniesz zwolniony ze służby swojej. Gdzie pójdziesz na komendę? My będziemy zobaczyć. A, to nie tędy. Hello! Hello! Idziemy tam? Chyba tam. Panie przodu. Jakie panie? To czemu nie idziesz pierwszy? Nie skręcaj tu, świnio! Nie skręciła. Ty, tu są robaki, korder robak. Zobacz, jaki duży robak. No. Ten robak jest potężny. O, coś tu idzie. To jest Ronkus Pająkus, swoim naturalnym. O, Ronkus Pająkus! Nie, to jest coś, co ja bym powiedział, nie? On tu nie przyjdzie, co nie? Nie ruszaj się, korder! On nas... On nas nie widzi. Nie widzius, szczurus, gigantus. No, o, nie ruszaj się! Co to był? A, biegnie! Goddammit, co on tak ten zraszował bi, jak w CS-ku? Możemy się przyjrzeć teraz wielkiemu chrabanuszczowi, cokolwiek to jest. Jak wielkiej gigantosuś, miniotosz, szczuro... Uważaj, uważaj! Idzie! Ugryzły cię! A! Mnie też! Gdzie ja jestem? O, ręki, cześć! O, uważajcie! Czemu mnie zaraz piło w wodzie? Uciekaj! O, w dupę! O. Dobra, idziemy, corner, za nim. Sprawdźmy, jak on się zachowuje. Tak, dokładnie. Bo tam chyba nic nie było, ale tam nawet wejść nie można w żaden stopniu na ten chodnik, więc no, musimy zmienić plan. Corner, trzeba zmienić plan. Nie, spokojnie, spokojnie, tu są schodki. Idziemy tam? Sprawdzić najpierw? No nie, dobra. Nie da się tam przejść. Chodźmy w takim razie... O mój... O, nie, to cię pożarło! Ale to jest... Czemu to żyga? Za każdym razem, o co chodzi? Yeah. Mnie bardziej zastanawia, czy kiedy one actually nas jakby wychwytują, że się rzucają na nas tak nagle. Good question. Znalazłem corner... wielkie tłoki. O, cześć, panie policjancie. W porządku pilnujesz? Musisz zbadać tą sprawę, sierżancie! Daj się na 3, raz, dwa, trzy! Co się stało z tobą? Żyjesz? A mleczko sobie pijesz, waniliowe, pyszne? Tak. Jeśli mi się chciało, to musiałem, wiesz, sobie. Wskoczyłeś w wielki tłok i przez to ci się zachciało pić, o, lakatna tatka. Nagrywałem reklamę mleczki. No, crashery, to się nazywa crashery. Wydaje się, że nie można przez to przejść, że to jest niemożliwe dosłownie, żeby to przejść. Corner, sprawdzaj, czy da się przejść przez te wielkie crashery. Tak. Jackass, skręcimy nowy Jackass, dawaj, sprawdzaj to. Ja, a co jak mi się uda ten? To będziesz pierwszą osobą, która to mogła zrobić. A! Cóż, nigdy tego odcinka Jackass nie wyemitujemy. Co to było jeszcze napisane? Musimy znaleźć coś. Musimy coś ułożyć w dobrej kolejności i to powinno je zatrzymać. Więc myślę, że dużo lepszym wyborem byłoby najpierw przeczytać resztę notatki, a potem wchodzić w wielkie tłoki. Na. O, cześć! O, cześć! Dobry. Jak się tu zdjęło? O, mój palce! Actually się zesrałem, nie? Nie dam się zjeść tym razem. Dobra, zatem otwórzmy to, żeby nas to nie myliło. Wydaje mi się, że tu będzie więcej rzeczy do otworzenia, znalezienia i wiesz, generalnie rozwiązanie tutaj zagadki. Ale czy mamy skubie chrupki, żeby rozwiązać zagadkę? On ty nagle skubie chrupki chcesz wytrzeć. No, nie wiem, ale wiesz, jakby skubi dopiero... Aha, to pewnie będą main drzwi, którymi będziemy musieli uciec, ale I don't know. I'm not sure! I'm not sure, a tu jest szczur! Woohoo! Hello there, blind one! And fat one! Chyba idziemy tam, co? Bo tam ekipa poszła, więc my pójdziemy tutaj. O, są tu schody, więc zgaduję. Ej, tu jest giga ciemno, tutaj coś nas zeżre, corner. Brak pewności siebie. Nie, no to nie. Ale tu leży... Juliet. Raczej nie jestem.
Another dead body. To jest... To jest Eustachu. Tam były drzwi, Corner, kolejne, za kratami. Właśnie, potrzebujemy schodów, żeby to sprawdzić, które są właśnie tutaj, ale jednocześnie ktoś odcina na drogę do nich. Hello, ale się trzyma tego chodniczka tam, wiesz, tak bardzo blisko. No, bo on widocznie bardzo lubi chodniczki, wiesz, do chodzenia. No, no, szczególnie takie, gdzie my chodzimy, co nie, panie władzo? Dobra, nie widzę żadnych tutaj zbutowanych kulasów. Tu pod mościkiem, elegancko. To biegnie! No, Corner, biegnie i też w takim razie! Ale on jest głodny, Corner! Wyżerał do połowy mojej flaki. Nie dość, że cię ugryzł, to jeszcze cię powąchał, tak wiesz, łapczywie. No kurwa. Chory pane. Chciał sprawdzić, czy świeży towar. O, ewidentnie świeży. Dobra, tu nic nie ma. I'm not sure. Nie, I'm not sure, ale widzę szczur na końcu tego serweru. I widzę rączki. Ktoś chce mi przybić rąsie. Tutaj chyba była ta kratka, jak się nie mylę. To zobacz, czy tam jest. O, jest. Dobra, to ja już tam za ciebie, żadupczam tam do ciebie. Co to ma być? What? Tu jest nasz pająko ręko stwór i to tylko taki jeden, ale za to jest tu bardzo długi chwytów. Co ty mówisz? Pokaż mi to, muszę rzucić okiem. Zapraszam cię i to jeszcze ja. Tylko, że ja jestem w wodzie, to dobre? Jak w wodzie? No, jestem w wodzie. No w wodzie. Chodź, no to tak. Tutaj, no tam miałeś schody, no ty... Usłyszał mnie i pożarł me dupsko bez zastanowienia. Przydałby się jakiś monsterek na energię, bo naprawdę jest tragedia z tą staminą. Hello? Hello, uważaj na tą wielką chodzącą. Co to jest za pomieszczenie? To się nazywa ochroniarz. Czekaj, a jak on się porusza? Ty, ręko, cokolwiek. Dobra, ty biegnij, jesteś. Biegnij. Karteczka kolejna jest, Jesus. Musimy zrobić tak, żeby były zielone te dwie lampki. Musimy aktywować mechanizm. Ale to skończymy jak koledzy tutaj. A, dobra, kumam. Ja. Musimy zrobić tak, żeby dwie lampki były zielone i wtedy będzie zajebiście, będzie Corner. Dzięki, tylko że prawdopodobnie musimy znaleźć te... potrzebujemy giru! No właśnie, koła zębate musimy też znaleźć, to też nie wspomniałem w sumie. Zębate. Tylko że ich tu pewnie nie ma, co nie? Myślałem, że to będzie takie proste. Tylko że będzie w jakimś innym pomieszczeniu. O nie, ochroniarz pana idzie. Uważaj. Cześć. Dobra, chodź, idziemy. Ciekawy. Pewnie będzie to gigantyczny labirynt, który będzie nas zmuszał do chodzenia od pokoju do pokoju i będziemy musieli pewnie wszystko rozwiązać i to będzie takim jednym ciągiem, ale musimy najpierw zdobyć pewnie jakieś klucze. O nie, zbliża pstury. Się. O, goddammit. Wycofujemy się. O, w dupę. O mój Boże, co zrobiłeś? To będzie bardzo złe. Jeżeli szczura zbiegnie, to koniec. O mój Boże, tutaj też. Bardzo mi się podoba twoja narracja. O mój Boże! Bardzo, brzmisz jak bardzo odpowiedzialny i... nie musisz mi tego mówić! Jak się mówi Brave? Odpowiedzialny, nie. Odważny? Odważny policjant na służbie, o! Dokładnie. Ja wiem, odważny, nie musisz mnie tak wychwalać. O mój Boże, jest! What? Dobra, musimy... O, nie, chodźmy. Boże, za nami! Aha, mamy towarzystwo, świetnie. Patrz, tu jest to wejście, o którym ci mówiłem. Tu jest jakaś kartka w ogóle. Musimy się tam dostać. Ale lepiej, żywi. Kto te wszystkie kartki nam tu pozostawiał? Ktoś jest poetą chyba, bo lubi pisać. Ktoś, kto na pewno miał papier pod ręką i długopis. Albo czołówy. Ja mam nadzieję, że ten papier nie był używany, wiesz do czego, bo my jesteśmy w ścieku. No to byłoby trochę posrane. No to dobre było. Żarty o kupie. Bardzo wysoki poziom na kanale utrzymuję. Nie zestraj. Kartka! O, kolejna kartka, świetnie. Co tu mamy? O! To jest ten kod, co mi podawałeś wcześniej. Kiki kod? Te ariotki i tak dalej. Pokaż. O, to możesz zapisać to. Czyli to będzie potrzebne do... czegoś. Absolutnie nie mam pojęcia, do czego to jest potrzebne. Ale pewnie będzie potrzebne, skoro tu leży. Dobra, tędy chyba nie szliśmy jeszcze. Tutaj też będzie kartka. What is this? Kartka. Te kreatury prawie mnie dosięgły, dopadły. Szczęśliwie... jak to się mówi? Rozproszyłem je...
z kawałkiem mięsa, które tutaj leżało na podłodze. Dzięki temu wciąż żyje. O, oh, cześć! Ale okaz! Ciekawe, co on żarł, że tak urósł, co? Nie za sztukę. Okej, szefie, ty tu dowodzisz, o! Zamknij oczy, Corner. Jak zamknę oczy, to nie zniknie, to nie ta bajka, nie ta historia. Dobra, pa, teraz zdechnę, uwaga. Nie ruszaj się. Nie no, szczuras tu idzie znowu. Skręć w prawo. Skręć w prawo, skręć w prawo, aha, skręć w prawo. Nie skręcisz, gnoju, nie? Parszywy, oczywiście, że nie. Ale skoro one tak tu patrolują łapczywie, to musimy być na dobrym tropie. A, tu są dwa nawet. Bardzo, wie. O mój Boże. Dobra, stoję w miejsce. Kto mnie teraz pożre, będę zły. Nie widzisz. No, no jeszcze Rusia przyszła. Pomocna dłoń, bo czemu by nie? No trzeba! Co to jest autostrada dla szczurów? O co chodzi? Chyba dzisiaj mają niezły ruch. No bez kitu, to jest rad trafik. O mój Boże. Jeszcze jeden tu jest, stary! No chyba se jaja robi. Ty, no co to jest za zbiegowisko szczurów? Jeszcze ja powiedz mi, że tamten się cofnie z powrotem do nas, co nie? Pewnie, że no tak. No chyba se... A pomocna dłoń nie... O, dobra, poszła w końcu pomocna dłoń. Ale zastanawiam się fakt, dlaczego wygłodniałe szczurzyska nie zjadają tych łap. Bo to w sumie też jest mięso, co nie? Wiesz, może im to po prostu nie na rękę. Tutaj są te drzwi, Corner, jakieś kolejne. Musimy tam wejść, zobaczyć co to jest. Z tamtej strony! Pewnie tutaj będzie, potrzebujesz klucza, tego klucza, nie wiem jakiego w sumie. Co to jest? It's lock. To dzięki za informację. Bardzo przydatna informacja. Okay, coś tutaj... Coś tutaj tłoczy. O, w dupę. O, w dupę! Nie ruszaj się, nie ruszaj się! On nas nie skrzywdzi! Przysięgam, nie ruszaj się! To było zdecydowanie zbyt bliskie spotkanie. O! Co to jest? Ty, Corner, tam... Tam leży jeden z nas. Ej, tam się to świeci na żółto, widzisz? Nie. Mareczyk. To kolejny, dobra. Ej, ten Marek trzyma coś złotego. Musimy znaleźć jakiś klucz. Mi się wydaje, że musimy do Marka. O, jaki klucz? Sever Storage Room. Widzieliśmy coś takiego? Do tych metalowych drzwi. Dobra, ale patrz, bo tutaj jest ten Mareczek, o którym ty wspomniałeś. I zobacz, wydaje się, że jakbyśmy poszli tędy, tu wprost i w prawo odbili, to być może dojdziemy do niego, a on coś trzyma, więc wypadałoby to po to pójść, mi się wydaje. Ja bym też chętnie sprawdził to pomieszczenie tutaj, tylko better question, jak tam kur... przejść? No, zgaduję... Ale z tamtej strony, nie widzę tu wejścia. A, zgaduję, że musimy pójść tam dalej. A, to tu też, ej, to na, tu w sumie tu wygląda trzeba, jak jakiś storage. Tu trzeba wejść, na tą stronę. O, skąd wiesz? Po tym moście trzeba, bo tam nie ma. Racja. Czyli jakoś tam trzeba się dostać. Proszę uważać pod nogi. Czyli dobrze mówię, w sumie też chciałem tędy iść, nie? A, widzisz, główka pracuje u jednego. Corner, ja jestem zmęczony, poczekaj na mnie. Spokojnie, czy się zmęczysz? Ty coś tu buczy. Słyszysz to? Z prawej strony. No, alarm. O, tu kolejne są drzwi, Corner. A, super. Wszędzie są drzwi. Wszędzie są drzwi, wszędzie są ludzie martwi. Dobra. Tutaj czekaj. Respirate required in this area. Może lepiej założyć kombinezon. Aha, trzeba się ubrać. Czas założyć swoje ciuchy. Dobra, i o, kartka. Jedna z tych beczek wciąż ma w sobie w środku olej. Coś tu ma. Wychodzi ten! Uważaj! Ja bym chciał przeczytać, szczerze mówiąc. Musimy uderzać właśnie w te cośki. Ale to chyba zauważyłeś, nie? Nie. Jedna z tych beczek ma w sobie olej. Ja nie mogę tu wejść, bo obładowali wejście. Te rączki. Ale po cholery nam olej... Empty. Z tej strony też pusto. Ja pierdzielę te rączki. Empty. No co, wszystkie są puste? Już to powiedzieć. To są jajca. Oj, 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 to się porusza. Puste. Puste.
Tutaj o. jest. To twoje było, czy moje? Twoje, twoje. No tutaj mamy olej, ale zgaduję, że będziemy potrzebować jakiegoś czegoś, wiesz, jakiegoś karnistra czy coś. Teraz trzeba poczekać, żeby nas z tym wypuścili rzeczy. Mamy coś w ogóle w akwarium? Chyba nie. Potrzebujemy jakiś kanister, żeby wziąć tę oliwę. To jest jakiś ten, ziomeczek. Może zobaczyć, czy nie upuścił czegoś. Obok niego właśnie król znalazł. Poza jelitami nic nie upuścił, ciekawego. Dobra, tu są kolejne drzwi. I tu jest coś kolejnego. Kartka znowu. Znalazłem ocalałego, który powiedział mi o statule, co? Która mówi coś tam. Jakieś medaliony. Co jest do cholery? Musimy przejść przez te kraszery, tutaj jest napisane. Ale najpierw musimy się oczywiście dowiedzieć, jak je zatrzymać. Kolejne drzwi. Ty. A co to? Coś, gdzie możemy teraz wejść, mam klucz! Oh, goddammit. Dobra. Yeah. Mamy kontejnery na tą oliwę, Corner. Wracamy? O, można to zabrać na pewno. O, dobra, co? Wiatr. Kabelki, Corner, kabelki, dawaj screena. Dawaj tego screena i kabelki. Ała! Ugryzło mnie! To gryzie, Corner, to gryzie! Nie przejmuj się, ja się tym zajmę. Nie ugryzie cię, nie bój się nic, ja to zrobię, tylko masz, daj mi się napić. Dawaj kabelki, jakie mam połączyć, z czym? Różowy to AB1. AB1, no to this way. Następny. Biały to AC2. AC2, okej, okay. AC2. Zielony no. To BA3. BA3, no i niebieski to RJ4. Ała, gryzie dalej. Pinka AB1. Jest bit. AC2 biały. No dobrze, jest powsadzone. Tylko nie działa. Jest coś nam potrzebne jeszcze. Ale ty, mamy tu jeszcze bucket! Mamy bucket tutaj, po cholery nam bucket! Właśnie nie wiem. Mamy to coś na oliwę, a może my musimy coś zrobić z tym? No kod mamy dobrze, tak? Czy nie? No tak. To ja nie rozumiem w takim razie, czemu to nie działa. A czekaj, bo to jest napisane server exit left. Tutaj może jest jeszcze jakieś inne miejsce, gdzie też są kabelki. Dobra, możemy chyba pójść, raczej nas nie zraszuje, dobra. Lecimy! Ło! Się wystraszyłem tych kroków, nie? Dobra, więc teraz tak, interact, open inventory i use. Dobra, mamy napełniony oliwą container. I do czego nam to teraz ma być niby? No idea. To szukamy dalej. Ty skąd masz spaghetti? Aha, czyli to jest ta podpowiedź, która była w kartce, że możemy jakby distraktować tych ziomeczków tym mięsem, tak? Znaczy no... Trzymam wiatr. Nie no, masz w nim mięso. A. To by miał sens, jakby możemy zbierać te wszystkie flaki dookoła, żeby jakby, wiesz, zdystraktować. Kolejna karteczka. No, zwiedzałem sobie, było fajnie i nagle zobaczyłem przerażającą istotę. Bez myślenia pobiegłem i upuściłem lewer, który znalazłem. Myślę, że to jest ważne, żeby się wydostać z tego miejsca. No. Więc i jest przerażony, żeby wejść do tego miejsca ponownie. Także on coś zobaczył, coś go wystraszyło i upuścił gdzieś lewer, który jest bardzo potrzebny. Zajebiście. Wszyscy wszystko upuszczają, a my musimy wszystko znaleźć. Dobra, wiesz co, mi jest ciepło trochę w tym kostiumie. Ja bym chciał być policjantem mimo wszystko. Już widzę, jak to ktoś będzie wycinał. Zako chciał być policjantem. O, tu jest kartka. Kolejna. Jestem zmęczony. A przeszukałem dosłownie wszędzie i nie mogę znaleźć emblemów, które... Mamy kod do lockera. O, super. Jakiego? Bo ja nie widziałem żadnego. Tutaj jest informacja taka, że on zgubił jakieś emblemy metalowe. Zgubił je w tej wodzie ubłóconej. Wiesz, nie mógł tego znaleźć, nie? I on coś wspominał o metal detektorze, dlatego będziemy musieli pewnie zdobyć ten metal detektor. I zgaduję, że będzie on w tym... w tej szafce. Czy masz klucz do tych drzwi przypadkiem? Nie wiem, ale tu jest właśnie ten kod. Zapisałeś go, tak? Tak. Dobra. Zobacz, to są drzwi na klucz jakieś. Idę zobaczyć. To jest... To jest dosłownie to, co my szukamy. To jest. To jest jakieś większe, co? To jest dwa razy. To są te emblemy? Czy... Tak mi się wydaje, że to są te emblemy. Karteczka tu jest. Ej. Karteczka. My tu możemy w interakcję wchodzić z tymi... Z tym czymś, gdzie kartka? Tu na tych. Jeżeli ktokolwiek widział te stworzenia z rękami chodzącymi dookoła, w wodzie,
wylej olej na wszystkie te... no, do tego, do tych rur i powinno to je zestunować, więc mamy olej. Dobra, olej, to powiedzmy, że... Olej. Powiedzmy, że to tu wleje. Już. I co teraz? Ty, zobacz, co się dzieje? Wskoczył na samochód! I teraz możemy przejść, podobno. Dobra, nie spodziewałem się, że takie sztuczki dasz. Emblem 1. Something can be inserted here. Coś tu może być umieszczone. A, czyli my nie mamy tych emblemów, Corner. Oh, come on. Musimy znaleźć jeszcze jakieś emblemy. Do cholery, ile tu rzeczy! Przypomina mi się pierwszy level. Czekaj, spróbuję zestunować też to. Mam jeszcze oleju trochę? Olejku? Nie mam olejku, Corner! Niestety ja nie napełniłem. Czemu? Nie myślałem, że będzie nam potrzebna większa ilość. Dobra, to jednego mamy zastanowanego, powiedzmy. To jeszcze dwa będą potrzebne. Dobra, no to co, idziemy stąd? Beta. Oj, uważaj. O, pobiegł! I to szybko! Też są kraty, Corner. Ty, co on zwęszył tam niby, jak tam nic nie ma? Aha. A. Co, znowu zabawa? Labirynt. Z pełną ilością guzików. Z oddzielonymi ścieżkami. I wszystko jest skomplikowane. Labirynt. Musimy klikać wajchy. Wajchy jakby właśnie otwierają drzwi i... No i generalnie musimy się bawić, co nie? Czemu ta lampka znikała przed chwilą? Nie rozumiem. Dobra, no co? Szukamy wejścia chyba. No, mogę to... Dziękuję. Coś się otworzyło. Chyba tu. Ile tu mamy wajch? Jedną, drugą, dwie są. Jeszcze. O! Zamknąłeś mnie! Bye bye! Nie! Otwieraj! Dobra, ja otworzyłem coś. Musisz teraz to chyba kliknąć. Nie, Corner. Tak to nie działa. No, tu mamy kolejną. Co robi? Coś tam otworzyłeś. Tutaj. Ja też coś otworzyłem. Ty, idzie nam jak po maśle, Corner. My jesteśmy jednak zajebiści w zagadki. No, jeszcze wiedzieli, gdzie mamy dojść. Wciśnij. No, jest wciśnięty. Nie, nie, jeszcze raz wciśnij. O. O. Cokolwiek, coś zrobiłem. Tutaj powinniśmy chcieć przejść. Teraz może trzeba wcisnąć to, co? O, patrz, o. patrz. O. Gdzieś jesteśmy? Rozwiązaliśmy zagadkę? Scooby-Doo? Czy nie? Scooby-Doo. Aha. 15 tysięcy waj. Dobra. Sprawdźmy po kolei, co każdy robi. Co to robi? Co to otwiera? To? No idea. O, to otworzyłeś tutaj nas. Czekaj, czy my do... chyba nie. Ty, to nic nie zrobiło, patrz. Do czego ta wajcha niby jest? Otworzyliśmy coś? Nie mam pojęcia. Co to za dźwięk? Coś drze dupę. Pamiętaj rączki. W ogóle my mamy gdzieś tu przejść? Jakby widzisz gdziekolwiek jakieś miejsce, gdzie powinniśmy dojść? Nie mam bardzo pojęcia. A, widzę. Gdzie? Zobacz, tutaj jakie jest. Są takie drzwi, tylko że tu jest łańcuch. Aha, tam jest, to, jest tam jedna wajcha czerwona, nie? Chyba. Wciskam tutaj, może coś się stanie. O, coś tam otworzyłem, patrz. To nie jest to? Dobre? A, tam się rusza coś. O, czekaj. O, jest. Otworzyłem? Tak. Świetnie, tylko jak ja mam teraz tam dojść? Tak, świetnie, pewnie się oddzieliłem. Tutaj, o. O, cześć. Ale łatwe te zagadki, Corner. Tylko lepsze pytanie, jak mamy to otworzyć? Ja mam obcęgi, pamiętasz? A.
ponieważ... Dzień dobry, jesteśmy... gdzieś. Podoba mi się to miejsce, drogi przyjaciel. Czy ja to słyszę... Aha. O, kurwa. Tutaj pewnie będzie podpowiedź. No oczywiście, że jest. A, to było tutaj zbudowane, Żeby obronić pewne rejony. Jeżeli ktoś chce je wyłączyć, musisz połączyć kable w storage roomie. I to powinno je zatrzymać. W storage roomie. It's locked. I co to jest? Aha. To jest skrót, Corner. No. Musimy połączyć kable w storage roomie. Cokolwiek to znaczy i czymkolwiek jest storage room. To co zrobię będzie głupie. Nie idź! No. Ale prawie dobiegłeś! Skoro mamy tutaj informację, że musimy dojść do storage roomu i tutaj są drzwi ewakuacyjne, zgaduję, że tutaj gdzieś będzie blisko ten storage room. Pewnie tak. Może my musimy połączyć właśnie jeszcze jedne kable w jakimś innym pomieszczeniu i wtedy to będzie działać dopiero. Tam drugi idzie. O kur... close! Ocen, nie metr od twojego zadu. Dobra, Corner, napełniamy wiadereczko. Tutaj. Nie wiadereczko, tylko to. Ty też napełniaj. Jak to się ruszy, to podejmę. O. Było blisko. Wiesz. Dobra, to mamy dwa. Potrzebne nam były jeszcze dwa. Dobra, to lecimy teraz to wylać chyba. Dobra, mamy to wejście w końcu. Tutaj jakieś nowe wejście. Co to jest? O, hello. Karaluch tam jest. Karalucha. Co jest to cholery? Skąd to spadło? Nie wiem, z sufitu? Ale co jest... Co może być w suficie Severów? A, to też ma sens. Dobra, mamy tam jakiegoś ziomka, który ma znikającą kartkę. Trzeba się tam jakoś przedostać. No ale mamy problem. Dobra, lecę. Mhm, tutaj też jest karteczka z tym. To jest do tych, żeby Spike z trapy wyłączyć. My mamy kod, nie? Do tego sejfu. Tak. To wpisuj i uważaj, bo rączki idą. Corner, jestem otoczony. Mam to. Co tam masz w środku? Metal detektor. No właśnie, więc wiedziałem, że tak będzie. A nie, to jest chyba drugi dla ciebie. Ja bym chciał, ale... Zapisz najpierw kod, okej? Okay? Dobra, to czekaj. No, dawaj. No to niebieski to jest AB1. Okej. Okay. Biały RJ4. No. Różowy jest BA3. No. I zielony jest AC2. Okej, okay, mam. Więc już mamy różnicę, bo... wtedy było chyba... No inny jeden kolor pamiętam był. Czyli to pomieszczenie... Zgarnąłeś ten? Tak, mam to. W ogóle jak się pójdę, to zobacz jak to wygląda. No, jakoś to wygląda. Więc będziemy musieli szukać w tej wodzie... emblemów. O! Ty! Piknął. Gdzieś tu. Piknął. Słyszałem. O! Znowu piknął. Tu gdzieś? Czy on wykrywa te barierki? Albo on tak pika czasem z dupy, po prostu. O! Co? To też gdzieś piknął mnie przed chwilą. Pewnie trzeba będzie w wodzie chodzić, żeby... Ty tutaj znowu mi piknął. Dosłownie tutaj mi pika. O, tutaj, gdzie stoję. Tutaj do wody chodź. Tu na tym rogu. Masz coś? Nie widzę. Dobra, mamy to pomieszczenie z tymi kabelkami. Teraz mamy prawowity kod. Zobaczymy, co się stanie, jak to włączymy. Dobra, dawaj kombinację.
Niebieski AB1. Czekaj, tego wyłączę najpierw, nie? Dobra, niebieski AB1. Biały RJ4. No. Różowy BA3. Zielony AC2. Zielony AC... Co? Czekaj, co? Zielony AC2. AC2, a niebieski? Niebieski AB1. O. Coś włączyłem. To było do trapów. Ta pułapka z tymi trapami, gdzie próbowałeś przebiec, ona się teraz wyłączyła. Musimy znaleźć to pomieszczenie. Okej, nasza maszynka zaczęła bardzo mocno działać z jakiegoś powodu w tym miejscu. Tu jest emblem? Gdzieś? W tamtą stronę? O. Tutaj gdzieś będzie. Co jest? Przestał pikać. Dobra, najpierw olej, nie? Tak. Dobra, to pykamy tu olej. Ziomek wskoczył na sufit. I co teraz? Okej, nie rozumiem chyba. Wlej olej tutaj. No dobra, no i mielibyśmy to w takim razie, no ale... Nie mamy emblemu. No właśnie, ale on tu pika, dlaczego? Dlaczego on tu pika? W tym miejscu dosłownie. To jest bez sensu, nie wiem. Może on tutaj jest gdzieś w wodzie, ty. O! Mam rację chyba. Jest tutaj, mam go. Okay. Mam rybę. Emblem ryby. Dobra. Corner, jesteśmy debilami. Ten ziomek trzyma ostatni emblem, który jest nam potrzebny. Tutaj są drzwi. I musimy się jakoś tam dostać teraz. Spoko, na pewno nie ten. Dobra, jesteśmy przy tym pomieszczeniu z tą pułapką całą. Może teraz się dowiemy czegoś nowego, co? Na przykład, że to już nie działa, więc możemy w końcu przejść na drugą stronę. I oczywiście jest to kilka. Ja byłem zawsze do dupy w tego typu zagadki, nie? 5, 6, 7, 8, ty. Czy mi się udało? Czy to tak nie działa? Dobra, corner zrobił. Ustawił to tak samo jak ja, ale ja w kółeczku, a on nie. Tylko tu brakuje dziewiątki. Stary, miałeś po prostu zrobić normalną, numeryczną kolejność. No moja też była przecież kolejność. 1, 2, 3, 4, 5. Moja też była w kolejności, nie marudź. Ej, tu skuzik, corner. Drzwi. To miejsce, corner! Ja! Przegapilibyś! Robaki, corner! Robaki! Dawaj ten emblem, obstrańcu! Tego jak nazwiemy? Nie, to był Mareczek, nie? Tak, zobacz, dla Mareczka to dziewczyna straciła głowy. A tu masz ten, jelly, weź sobie. O, kolejny jelly. Dobra, my tu możemy wejść do wody. Po co? Pływać. Ej, nie, no to nie może być dla jaj. Czy myślisz, że jest dla jaj? Pewnie dla jaj, no żeby wiesz, że niby dla trzecich kanałów. No dobra. Zatem mamy wszystkie emblemy. Do pomieszczenia mamy, z emblemami. Mamy wszystkie emblemy, zatrzymaliśmy crashery, więc możemy tam też wejść. Oj, zbliżamy się do końca tej całej łamigłówki. Teraz trzeba znaleźć crashery, corner. Albo emblemy. Tak blisko, a tak daleko. Corner, mamy to pomieszczenie. Teraz znajdź wejście na schodki. Chwilę. O nie, palczasty tam idzie. A, drugi palczasty. Dawaj w tą stronę. Biegnę. Oj, co będzie tam za crasherami? Zaraz się wszyscy dowiemy. O mój Boże! On na prawo skręca. Tu są schody, corner! Schody do nieba! Schodów. Jesus! Nie! To byłby plot twist dopiero. Dwójka śmiałków zatrzymała wielkie crashery. Znalazła wejście do pomieszczenia, ale zjadł ich wielki zmutowany szczur. To by było rozczarowujące zakończenie historii, co? Tam w szczególności w backroom. Woo! Statua. Wolność. I to jest ta statua, o której było w karteczce napisane, że ona powie prawdę czy coś. To jest pokazana nam kolejność, jak mamy dać te emblemy w tym. Zobacz. No, racja. Czyli mamy to dać... Do jedynki ma być sokół, parot, cokolwiek parot, to jest. Szczur i ryba. Dobra, tutaj jest nasz ostatni przystanek, jakim zwie się wygranie gry komputerowej, chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję.
Mamy emblemy, wiemy jak je wsadzić. Palczaści są. Dobra, znaleźliśmy w końcu! Woo! Możemy to zrobić! Corner! Dobra! Nie zapisałem kodu jaka kolejność. Jaja se robisz ze mnie, co nie? To ja pójdę znaleźć ten pokój. Wracaj tu! Pierwszy to jest gołąb. To ja idę pierwszy, bo ja mam. No, ty masz gołębia, no. A ty masz te dwa ostatnie, to idź dalej. Oj, to drugi będzie. Drugi jest, trzecia jest ryba. To będzie satisfying jak nic. Tutaj będzie coś ważnego. Tu się zaważą losy galaktyki i backrooms. W backrooms. Szybciej by było, gdybym ci dał ten emblem w sumie. Jeden, już. Ale whatever, dobra. W drugim było co? Szczur. Szczuras. Where is szczuras? Tu jest szczuras. Okej, okay, no na miejscu. Szybciej. Nie mogę szybciej. Bolą mnie kolana od chodzenia po wodzie. Prędzej. Już mam lepiej. To. Co się wydarzy? Corner. Szybciej. Czy przerywamy teraz odcinek? Wiem, żeby mnie wszyscy zabili za to. Ja też. Dobra. Coś się zmieniło. Coś się zmieniło. Dzięki za newsa. Jesteśmy w tym roomie, bo podobno tutaj miało coś być dla nas dobrego. Gir. Au! Bierę to. Mamy gir. Więc to się zmieniło, tak? Coś tu jeszcze jest? Ty, my mieliśmy jeszcze znaleźć lewer, nie? Ten ziomek tam pisał w notatce, że zgubił lewer gdzieś tutaj. A faktycznie. I potem trzeba będzie wejść do tego pomieszczenia, gdzie się wciska ten gir i tam pewnie trzeba będzie ten lewerem pokręcić. Tak. No to szukamy dalej. Przecież to jest bez sensu, jak mieliśmy to zauważyć, jak to świeci tylko pod ścianą? Lewer, bierz to! Mamy! Dobra. Ostatnie pomieszczenie! Tutaj szczur jest, uwaga. No pewnie, że mnie wybierzesz! Słodziutkie zielone jabłuszko! Pyszne! Jestem pełen witamin! Kurwa! Panie robaczku, powiedz mi, gdzie iść! Świnia biegnie! Wróć się na ten... Corner, świnia biegnie, do ciebie biegnie! Ale cię zjadło! No kogoś szukać musiałem! To było bliskie spotkanie ze szczurłakiem. Jeśli by polaz, że się zgubiłeś. Nie, ja żartowałem, to był joke. Aha, gdzie ty jesteś? Ja jestem obok. Obok twojego dead body. I twojego oprawcy, tak swoją drogą. Dzięki za informację, bardzo je potrzebowałem. Dobra, idź się ożyw, bo zginiesz cały czas i nie możemy skończyć. Jak ci zaraz krzywdy zrobię? Nie mam całego dnia, komandorze. O, cześć. Rączki! Uważaj! Nie! To było... Ja bym cię nie złapał! On ci normalnie łapy na kolana kładł już! Nie, co ty robisz?! Kurde! Mam nadzieję, że było warto, Corner. Corner, szczur 2-0. Dla szczura. Idziemy tu. Czekaj, dobrze idziemy. Tak, i to musimy iść w lewo wtedy. To jest to miejsce, do którego musimy dojść teraz. O, jesteśmy coraz bliżej odkrycia. Ha! Ja pier... Żyję. Again. Once again. Nie! Świniaku! Proszę! Zostaw mnie! Idzie drugi! Ja zaraz wysiądę z tego wagonika przyjemności i się skończy dobroć. Mamy lever, mamy gear, bądź jak niektórzy lubią mówić gear. Boli. Dobra, jak to tutaj działa? Musimy wsadzić tu girl. Czyli girl. To girl. Pick girl. I lever też pewnie tu musimy wsadzić, pewnie tak jest. Się długo, bo do góry podniosłeś cały lewy. Dobra, to w tą stronę. I jak jest? Nie wiem, lewy lekko opadł, ale jest teraz mowy dalej. O, prawie. O, jeszcze w dół, jak możesz. O, było w dół. O, jeszcze raz. O, dobra. Oba są bardzo nisko. Zobacz, wyjdź z tego i zobacz, jesteśmy w dobrym momencie, mi się wydaje, tylko teraz trzeba chyba środkowym pomieszać. Dobra, już.
Tak mi się wydaje, że środkowe. Jak będzie git, okej? No, prawie do góry poszedł. To chyba nie tędy droga. Dobra, teraz jest tak jak było. O nie, i znowu prawie do góry. Dwa razy. Dobra, to sprawdźmy to i weźmy inny gir. O, jest! Mamy to! No i co mamy tutaj znaleźć? W tych celach? Zgaduję, że mamy coś znaleźć. Kartka tu jest. Aha. Potrzebujemy tego wiadra. Pick-up mamy... Corner. Kolejne jest kable. Klucz. Kolejne kable, kod. Klucz. To jest pewnie do tych drzwi, do server exit, czy coś takiego, tak? Chyba ta, ale właśnie mam ten klucz złoty. Tak, server exit. I tutaj jest kod, zapisujemy. Dobra, znaleźliśmy ostatnie drzwi. Tu jest ostatnia notka, ale ją czytaliśmy już chyba, nie? Tak. Da, to te kreatury coś tam prawie go dorwały. Otwieramy drzwi! Open the door! Małe szczurki! Ej, mam mięso. Zgaduję, że ten bucket będzie potrzebny, żeby odwracać ich uwagę, tak? Fajnie. Nie wiem. Ty, podchodzą! Okej. No, idą za tobą, ty. Corner. Zostawiłeś mnie. Gryzą? Nie wiem. Zostawię za niej. Wow. Gryzą, gnoje! Zamknięte tu jest, zamknięte! Dawaj ten bucket. Ała, nie gryź! Dobra, musimy znaleźć jakiś klucz znowu. Kolejny klucz, corner! Dobra, udało się przejść do kurde. Co się stało? Jest mamusia. A, czyli... No to ta, to nie było bez... To było zbyt proste, prawda? Prawda? Czy mięso jelita pyszne, zdrowe, ludzkie działają na matkę? Jak myślisz? Ona coś tam opierdziela. Nie wiem, czy to jesteś ty, czy nie, coś innego. To jakąś krowę, czy coś innego tam opierdziela. Użyj mocy bucketa. O! Ja! Jak to się stało? What? Ona się teleportowała do mnie! Jestem przy kabelkach. O, to kodzik trzeba tam wpisać. Ja to połączę i bądź gotowy do działań. Wiesz co? Przecież tutaj można na kucku przejść i łatwo. No widzę, że to łączysz. Co? Na moment. Corner, tu są chyba dwa kable. Właśnie strzeliłem się, bo nie pasowało. Corner! To nie jest świnia, to nie jest krowa. To co tu leży. Co to? Wiesz co to jest? No. To jest ten Cerberus z pierwszego poziomu. O. No. Au. To może ta kombinacja jest do tego tutaj, do tej drugiej strony. Daj mi ją. Okej, to AB1 to różowy. Już, czekaj. Różowy AB1. Dobra, mam to. Zielony AB3. AB3, mam to. Niebieski RJ4. Niebieski RJ4. Czerwony ten ostatni. A co dwa? Działa. Czyli twój... My mieliśmy kilka tych kodów, tych kartek z kodami. No musisz właśnie. Inny użyć. Green BA3. Blue RJ4. Yes. Działa! Czy to jest ten moment, corner, w którym my faktycznie uciekamy z backrooms? To musi być już to. Czy to jest faktycznie moment, w którym uciekniemy stąd z backrooms? Corner, ty nienawidzisz backrooms. A my zaraz stąd wyjdziemy, jak się czujesz? Wszystko byłoby piękne, gdybym tylko wiedział, że już tu nie wrócę. Dobrze wiemy, jak będzie. No cóż. Dobra, trzeba tego bucketa chyba użyć tutaj jeszcze raz. O, skończyło mi się... Open! Corner! To jest ta chwila chyba! Patrz, co jest napisane! Fire exit! Waste. To jest wyjście! Yes! Dobra, idziemy. Tak! Dawaj, na ladera! Uciekliśmy! Jest! Kacenka! O, jak idzie? Ale boss, pan policjant! Pan policjant, w porządku, pilny. Tam coś na górze się świeci. Ty, to jest jeden z nas! O, siema! I am here! I'm here! O! Halo? Okej. Przyjaciela mam porwali! Trzy godziny?! Trzy godziny, żeby zrobić alternatywne zakończenie! Nie zostawcie tutaj... To nie jest alternatywne. To zwykłe? Tak. A, no to nieważne, w każdym razie alternatywne dla nas, bo my inne wcześniej przeszliśmy, nie?
No bo są dwa zakończenia, jest to szybsze, co już niby kończy i to jest to be continue, czyli to co pewnie później zrobią update'y, że będzie dalej. W każdym razie zostawcie milion łapek za to, że my tu siedzieliśmy 3 godziny w tym śmierdzącym kanale. Dziękuję za uwagę. Yes! We did it. Jeszcze tu wrócimy, ale innym razem.